Ej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku Sons of Forest. I powiem wam osobiście, że mieliśmy lekką przerwę, nawet nie lekką, a dosyć sporą. Zjemy sobie te strygi, bo one są mi tak niepotrzebne. Tak, są niepotrzebne, można je jeść śmiało, dają trochę wody, trochę mięska, nie zginę. I powiem wam osobiście, jestem tak kurde połamany dzisiaj, taki jestem chory, że to jest dramat, więc ten odcinek nie powiem, że nie, ale jest troszeczkę nagrywany na siłę. Czy może nie na siłę, inaczej. Burning House Lane. Co? Co? Dobrze powiedziałem? Burning House Lane? Chyba tak, to jest chyba ten tytuł. Jest dużo czytania. A ja dzisiaj z tym czytaniem miałbym naprawdę bardzo, bardzo źle. Nie będę was okłamywał, no miałbym naprawdę koszmarnie. Dlatego stwierdziłem, że gra, w której mniej będę gadał, może mi troszeczkę pomóc. Może mi troszeczkę pomóc. Dobra, chodźmy na razie na dół. Weźmy sobie trochę wody. I myślę, że dzisiaj znów będziemy podróżować. Znów będziemy podróżować. Ja się w ogóle jak zwykle zatrułem. Nic nowego. No więc od soboty, dzisiaj jest niedziela. Od soboty z samego rana normalnie, nie mogę głową przekręcić nic, a nic. To jest taki dramat. Tak mnie wszystko boli, dodatkowo jeszcze mam zarąbane zatoki. Zresztą mnie to jest nic dziwnego, bo w sumie mam całe życie zatkany nos. Tak to jest niestety. Mimo tak naprawdę naprawienia przegrody nosowej, którą mi chyba spieprzyli jeszcze bardziej. Ale okej. Okay. I niestety tak się człowiek boryka z tym już od tylu lat. Od tylu lat. A młody już nie jestem. Młody już nie jestem. Nie no, ale nadal chcą ode mnie dowód. Nadal chcą ode mnie dowód. Myślę, że możemy zrobić sobie jakąś mieszankę zupną. O, gitara. Niech to się ładnie piecze. Możemy sobie przy okazji dopisać grę. Zobaczcie, o której to nagrywam. Hihihihi. Coś się dzieje? Spokój, cisza? Jakoś aż za cicho chyba. Dzisiaj tak przy okazji. Będę chciał na pewno zrobić sobie jakąś, może jakiś pancerz. Ja cały czas mam problemy z wyłączeniem tego menu. Jakiś pancerzyk. Mamy sporo kości. No dosyć sporo jest. 4 kości potrzeba. Ile ich tu jest? 3? 1, 2, 3, 4. 4 kości. Potrzebujemy liny i potrzebujemy... Taśmę? Tak. I z tego jest niby pancerz, tak? Pancerz z kości, okej. No takie 2 na 10, ale okej. Ale okej. Jak za dużo kości masz naprawdę? Chłopie. Co ty tu robisz, dobra. Dobra, tych lin trochę złapaliśmy. Chyba nam wyjdą w sumie. I pyk. Ja ten pancerz wyjebałem? Tu jest. A gdzie jest jeszcze jeden? Ja go wyrzuciłem. Gdzie jest ten pancerz z kości? No przecież dobiłem 2. No żartujecie sobie ze mnie teraz. Okej. Okay. Zrobiłem 2 pancerze, a dał mi 1. No, uwielbiam to. Uwielbiam to. Dobra, tu jeszcze mamy linę. Ej, no to sporo tego zrobimy w sumie. To tyle dobrze. Żeby zaraz znów się nie okazało, że nam coś zniknie. Ja będę zaraz dokładał. Załóż. Brakuje kości, prawda? Prawda. Taki powinno być trochę większe.
za dużo. Oczywiście za dużo. Dobra, to jest połączone. Linkę też. Przepraszam, weźmiemy. No, muszę usłyszeć po moim głosie nawet, że najlepiej to nie jest ze mną w tej chwili. Ale nigdy nie było najlepiej. To akurat fakt. Kurde, taki armor teraz będziemy mieć, że będą mogli w dupę pocałować co najwyżej. Jakaś katana by się przydała. Tego mi brakuje, kości mi nawet brakuje. Myślałem, że to już będzie max. Tak nam została jedna linka. Już niby linki tam jeszcze mamy. Nam jednego brakuje. Mamy linki? Mamy linki. Nawet sporo tych linek mamy. To tutaj odłóż, dziękuję. To co weź. Tutaj taśmy też mamy od cholery. Taśmy też mamy od cholery, to dobrze. Słyszę, że już nam się również zupa ugotowała. Dobra. No i mamy full pancerza. Czemu ja tego nie zrobiłem wcześniej już? To jest dobre pytanie. I tyle rzeczy tutaj miałem gotowych i zdatnych do produkcji, że tak powiem. O, w ogóle pancerz z kości się chyba zrobił, bo zrobiłem teraz 3, a mamy 4. Dobra, 4 pancerze nam wystarczą. Jeszcze sobie zrzućmy tu, gdzie było. Linkę też sobie zostawmy. Linki są tu. W ogóle przydadzą nam się jeszcze strzały do zrobienia. Wypijmy. Siorbu. Które całość poleci, tak. No trochę overkill, jeżeli chodzi o żarcie, no ale trudno. Hey git. Full nawodnienie, tylko widzę, że nie mamy snu. Czemu nam tak snu brakuje? Jeśli jedzonko przydałoby się też wziąć stąd, ale widzę, że nadal nam się nie wysuszyło to żarcie. Niedobrze. Niedobrze. Wiecie co, bo nie chcę, żebyśmy stracili to jedno mięsko. Mimo wszystko. Wziął ten garnek, który tu został. Poszedł, jeszcze raz go napełnił. Wrzucił jeszcze jedno mięsko, tak wiecie, żeby się gotowało w międzyczasie. I idziemy na wyprawę znów. Jakiś obrządek musi być. I wiecie co, ostatnio sobie troszeczkę pomyślałem na temat tego YouTube'a, bo... Nie będę kłamał, że mam coraz mniej czasu na tego YouTube'a. Moje życie niestety się potoczyło, czy niestety, to niestety, potoczyło się w troszeczkę innym aspekcie. I powiem wam osobiście, że coraz mniej tego czasu mam. I pomyślałem sobie, że może takie rzeczy, jak na przykład jakaś budowa, czy coś, moglibyśmy ją po prostu sobie przy okazji przenieść troszeczkę na inny poziom. Czyli... Ja tak gadam, a nic wam żadnych konkretów nie mówię. Chodzi mi o to, że moglibyśmy na przykład, jakiekolwiek budowanie i budowania przenieść tylko dla wspierających. Czyli, wiecie, takie rzeczy... Tu właśnie, tu polazłem, a nie zrobiłem już najważniejszych. Takie rzeczy, jak na przykład budowanie bazy, mogłyby być zawartością dodatkową, dzięki czemu po prostu ja bym miał więcej też czasu. No i większy zarobek, nie oszukujmy się, nie musiałbym dostawać po godzinach pracy. Nie się przejmować różnymi rzeczami, miałbym po prostu czas na robienie filmów normalnie. Ale to jest jeszcze tylko koncept, więc się nie przejmujcie. Ja potrzebuję strzał, piórek. Oczywiście wszystkie serie i tym podobne normalnie by zostały na kanale, więc się nie przejmujcie. Ale mówię, takie bardziej sandboxowe, gdzie byśmy sobie tam pogadali, to by już przeszło. Na. Co mi brakuje? Patyki. Kamienie. Nie wiem, o co ci chodzi. Nie wiem, o co mu chodzi.
Nie wiem, o co mu chodzi, ale nie chciało działać. Tyczki. Coś pewnie wrzuciłem niepotrzebnie, czy jest full. Albo mam full strzał. Tego nie jestem pewny. Mniejsza większość. Każdy nie ma jakiegoś licznika. Ile co mamy. Dobra. Ogólnie rzecz biorąc... Nie mam chyba też amunicji żadnej, prawda? Ja pierdolę. No widzieliście wy to. Jakieś chore pojeby nas atakują. Jezu. Atakują nas, skurczysyny. Na palisadę. Miałem iść oczywiście na eksplor. I nie pójdę na eksplor. No coś atakuje. Gadostwo nas atakuje. Dlaczego nie spaść? Słon. Zdychaj. Śmietnik zdycha. Jezu, dobrze, że zrobiłem jednak tą palisadę. Gdzie jest jechany Kelvin? Gdzie jest jechany Kelvin? Szybki... Creating strzał. Jezu, nie mam oczywiście patyków, bo ich nie wziąłem. It happens. Wiecie, ile razy oni mi już rozwalili domek? Odpowiedź brzmi dużo. Jady gnomy jedne, no. Możemy dalej patyki, znaczy patyki, strzały. Też może lepiej byłoby lepsze strzały porobić. I byłoby je wydrukować może. Brakuje kamieni. I nie mamy kamyczków. On. No wiem, widzę. Nie. O nie, 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 nie. Uciekaj. Boże, dziękuję za trolkę. Kurde! Szybko za nim wiszczą. Szybko za nim wiszczą. Jeden został. Ja pierdzielę, co to za bydło? Ale daliśmy radę, zabiliśmy ich wszystkich. Powiedzcie mi, że to jest kurde łatwe. To nie jest łatwe, naprawdę to nie jest kurde łatwe. Ta część jest znacznie trudniejsza od jedynki. Znacznie, bez porównania. Bez porównania, naprawdę. Jak ja to mówię, to naprawdę musi być chujowe. Kermin zamiast robić to, co do niego należy. To on sobie ucieka. Bóg wie gdzie, Bóg wie po co. Ale ucieka.
O tyle, że z nich sobie złapiemy dosyć fajny pancerz. Dużo nie straciliśmy pod tym względem. Paskudny pancerz zebrano. Nienawidzę tej gry. Jeszcze nienawidzę tych mobów. Ale zobaczcie, że teraz z tym pancerzem naprawdę było znacznie łatwiej. Pancerz robi robotę. Pancerz robi robotę. Aczkolwiek, gdybyśmy nie mieli tej palisady, to byłby naprawdę... Byłaby lipa. Byłaby lipa. Zbieram sobie przy okazji te strzały wszystkie, dobra. Trochę ich zużyliśmy. Nie lubię marnować rzeczy i zostawiać ich nie wiadomo gdzie, no ale przez ten śnieg tutaj też niewiele widać. Wszystko? Kelvin, gdzie ty kurde latasz? Gdzie ty, Kelvinek, latasz? Dobra, nie, bo idziemy i tak w tą stronę. Bo ja tutaj ogólnie wychodziłem, a one mi dopiero zaatakowały, tak? Tak. No, tu jeszcze nam koleżanka coś przynosi. Dziękuję. No kurwa, ile was tu jest? Ile was tu jest? Wiem, widzę. Widzę, widzę. Trzeba szybko się ewakuować na nasze miejsce pracy. Już. Zdechnij. Jeszcze ciałka tam. Czy ja strzeliłem do niej? Naprawdę. Po co tu podchodzisz? Jak i tak nic nie robisz. Jezu, palisada ratuje mi dupę. Już? Aaaa! Niedobrze. Gramy. Nie niszcz tego gnoju. Te strzały mu nic nie robią. Jerzyk, dobra, Jerzyk padł. Ciałka jeszcze zostały, trzeba na nie uważać. Jeszcze jedno ciałko. Dobra. No dzisiaj mamy totalne oblężenie, naprawdę. Co się z nimi dzieje? Tego nie wiem. Paskudny pancerz ponownie. Rozumiem, że tam ciałka jeszcze są, tak? No coś słyszę, jakieś takie ciumkanie mięsem. No tam sobie na to jeszcze ciałka, dobra. No naprawdę palisada to jest priorytet. Przy takiej bazie to już jest priorytet. Bez tego naprawdę byłaby lipa. Nie wyobrażam sobie teraz bez palisady tutaj funkcjonować. Totalnie. Ja bym, czy da się zrobić jeszcze jakiś kołczan na przykład. Dobra, idzie kolejne ciałko. Dobra. Pozdychało sobie to. Ale nie, już mamy w sumie... Czy jakieś ciałko się dostało do środka? Słyszę jakieś dziwne dźwięki. Słyszę dziwne dźwięki i mnie trochę to niepokoi. Miałem iść po amunicję do pistoletu, no i nie poszedłem. Zbieram strzały. Przepraszam, że cię walnąłem, nie chciałem. Dobra, przejdźmy się po tą amunicję, bo naprawdę zaraz normalnie będzie dramat. I chodźmy po tego Kelvina, bo zaczyna on mnie irytować zdeczka. Co ty, chłopie, robisz? I co ty tam robisz? I po co ty tam chodzisz? Po co? Co ci się stało? Pierni się kąpie, kurde, nie no.
On mnie normalnie... Ja umieram przy nim. Po prostu umieram. Kelvin, stój! Czemu ty siedzisz po krzakach? Podążaj za mną. Bez dyskusji, idziesz ze mną, chodź. Zaczynasz mnie wkurzać. Można kamyczki przy okazji wziąć. One się z czasu przydają, powiem wam szczerze. Chodź, Kelvinek, chodź. Jak mi teraz jeszcze dacie tubylców, to par z tym śmiechem. Chodź, Kelvinek, chodź, 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 chodź. Chłopcze, ty tu jesteś bezpieczny. Czego ty się boisz? I ty masz tutaj utrzymać bazę. Bez dyskusji. Utrzymujesz bazę i tyle. Bo ty się do niczego innego nie nadajesz. Ty się do niczego innego nie nadajesz. Wojownik w ciebie żaden. O, kolejna strzała. To chyba tu jest? Tak. Kurde, ile strzał pogubiłem jeszcze. Naprawdę jestem osobą, która uwielbia zbierać takie rzeczy. W sensie, jak coś wykorzysta, to nie lubię tego tracić. Dlatego jak na przykład w grach zazwyczaj jest opcja odzyskiwania strzał, to ja chodzę i szukam tych strzałek pojebanych. No takie mam zboczenie. Nie lubię, jak coś się marnuje. Wręcz nienawidzę. Nasza postać jest tak zmęczona jak... Hu, hu, hu. Dobra, wsiadamy. A mówiłem wam już, że Kelvin nauczył się jeździć? Ja mówiłem. Chyba mówiłem. Więc tak, no musimy mieć jakąś amunicję. Tam będą chyba 4 pociski, no ale zawsze lepiej mieć 4 niż w ogóle. Moim skromnym zdaniem. Liny chyba wszystkie wykorzystałem. To było głupie z mojej strony. To było z mojej strony głupie, bo... W teorii mogliśmy się dzięki temu dostać do innego miejsca. Teraz pytanie, skąd ja wezmę linę? Skąd ja cholera wezmę linę? Głupio złożyć to było łatwo. Głupio złożyć to było łatwo tych lin. Dobra, jesteśmy już prawie na miejscu. Dzisiaj bardziej bym chciał się na zachód delikatnie tej naszej wyspy przenieść jeszcze. Mamy 20 minut, więc na spokojnie. O! Dobra impra. Pieniądze, leki, numer E. Kolejny garnek. Wyjąć to. Zbieramy kolejne ammo do 9 mm. To jest najlepsza miejscówka na 9 mm, naprawdę. Najlepsza miejscóweczka. Zapiszmy grę. CC senior. To wszystko jeszcze zegarek został. Russian party inka master, ja nie chcę. Dobra, idziemy. 4 pociski są, więc w razie czego mamy się czym bronić. Chciał też bez liku. Myślę, że patyków... Chciałem brać patyki. Patyki niby podczas tras możemy zebrać, więc może patyków brać nie będę. Może patyków brać nie będę. Kamyczków jeszcze nie mamy zbytnio. Kurde, chyba coś się mapa pojebała. Jakie mam wrażenie? Au! Może i nie. Może i nie. W ogóle tam to by się przydało most jakiś stworzyć. I wiecie, wjazd naszego wózka. To by było spoko. To by było spoczyń.
robić taki pomost, w którym byśmy mogli bez problemu wjeżdżać czy coś. Elegancki. Ale to mówię, raczej na dodatkowych treściach tutaj porobimy. Raczej na dodatkowych treściach. Dobra, to jest nasz przystanek. Pójdziemy się przespać, zjemy i wyruszamy. Rasa. O ile znów nie będziemy mieć żadnego ataku, bo to też może być, że jakiś atak nas dopadnie. Coś słyszałem. Nie brzmiało to pozytywnie. Coś Kelvin robi. No i po co skakałeś? Po co skakałeś? Bierzę to. Virginia. Dostałaś jedną strzałą ode mnie, przepraszam. Nie powiem, co jej sterczy. Nie powiem, co jej sterczy. No, ta tyrolka to jest elegancka. Czy ja w drugą stronę mogę jechać? Mogę! No kurde, to zwaliłem. Nie mam żadnej liny? Mam linę, ej! Tak, mam linę. Mam pistolet do tyrolki. Nie mam chyba haczyków, no właśnie. Ale już mam. Ej, no to już wiem, gdzie jest nasz następny krok. Wiem, gdzie będziemy mieć nasz następny krok. Tylko najpierw się musimy przespać. O dziwo, nie było ataku. Też dziwny dźwięk słyszę. Może podgotuję. Siorp, siorp, siorp. Siorp, siorp, siorp. Dobra. Ja na full już pijemy. Czy coś mi się tu ususzyło? Huk się, nic nie suszy. Nie rzucaj tym garnkiem. Garnek zebrano. Drugi garnek wziąłem? Chyba nie. Nie, nie wziąłem tego garnka. Dobra. No to tak. Cel wykonany. Zapisujemy sobie jeszcze grę. Zapisujemy sobie jeszcze grę i idziemy. Tu mi strzały są potrzebne? Nie, nie są potrzebne. I rozstrzały ci są niepotrzebne. Strzały ci są niepotrzebne. Patyki też nie. No to idziemy. Co się tu dzieje? Czemu ten patyk jest taki dziwny? Chciałem, że zniknął. Dobra, idziemy. Pytanie, gdzie to było? Mi się wydaje coś, że to było niedaleko właśnie tego miejsca, tej przełęczy. Że my tam mieliśmy chyba jakieś wejście, do którego zbytnio się dostać nie mogliśmy właśnie z powodu braku tyrolki. Może się mylę. Może się mylę. Chciałbym umrzeć. Oczywiście musiałem, za płytka wody. No tu nic nie ma. Bo ta woda jest zamarznięta. Dobra, to wiele tłumaczy. To wiele tłumaczy. Po której mam latarkę? Pod szóstką. Kompletnie nie pamiętam. Tu nic nie było. Być może jestem w błędzie. Jest lina przynajmniej. W ogóle cały czas klikam prawie, żeby użyć mocy Aidena i Kyla Crane'a z Zdenkaj, te dwójki, bo ostatnio sobie zacząłem grać jeszcze tak samemu. Powiem wam, że
Powiem wam osobiście tak. Dying Light 2 dla mnie to jest najgorsza część w sumie Dying Lighta. Znaczy, no, dużej różnicy nie ma, no bo czy różnicy, dużego wyboru nie ma. To są dwie części. Ale dwójka jest znacznie gorsza od jedynki i to w ogóle nie podlega dyskusji żadnej. A to jest tędy, okej. Okay. To nie jest tutaj, gdzie chciałem iść. To nie jest tu, gdzie chciałem iść, w ogóle już chyba się lato zrobiło. Amen, w końcu. Co ty miniesz? Ze tamtej strony wylatuje helikopter. Z tamtej strony wylatuje helikopter, to jest bardziej wschód. Północny wschód. Ale to nie jest tu, gdzie chciałem iść. To jeszcze nie jest to miejsce. Może mi chodziło o tą miejscówkę tu. Ale czy na pewno? Może i tak. To mogę to wziąć? Mogę. Może to jest i ta miejscówka faktycznie. Zbieraj. Takie rzeczy się przydają. Nie wiem dlaczego, ale się przydają. O, kolejne. Teraz pytanie, czy to jest ta jaskinia, gdzie brakowało nam trolki? Ale jeszcze nie jestem pewien. To jest w ogóle szałas. Być może i tak. Być może i tak, kochani. Mi się nawet kojarzy coś, to wejście. Nawet mi się kojarzy to wejście. Nie, dobra, nieważne. Ta miejscówka to było to miejsce z drukarką 3D. To w ogóle mieliśmy chyba brak żywicy, prawda? W ogóle żarówki są do wzięcia. Tej żywicy też. Masa leków i masa żywicy po raz kolejny. Ryjki. O, i nawet strzały lepsze. Fajnie. Żeby tak drukarki chodziły. Matko boska, jakie to by było piękne. Mamy maskę. Możesz ją założyć? Nie mogłeś z kurwa gumianych zaczepów przy okazji jeszcze zrobić, naprawdę? Oj ty kaleko. Coś tu piszczało chyba. Czy to tak wyglądało? Tu zegarek. Tam coś słychać. Tylko my tu nie mieliśmy karty dostępu, nie? No właśnie. A to był problem. Okej, okay, to już wiem. Wyłącz latarkę. To co nam daje maska? Którą gówno widać, bo jest źle przyłożona. Naprawdę ta maska jest źle wykonana. Ktoś spartolił druk 3D. Nie mnie oceniać, ale ktoś powinien zrobić robotę. Dobra, czyli to nie jest tu. To nie jest tu. Czyli szukamy dalej. Szukamy dalej. To jest nasza baza. Tu też coś było. Ano było. Szukamy dalej. I kamyczki pozbierajmy. Tam sobie siedzi jakiś grotołas. Okej. Okay. Dzielon. Oj, mamy dzielona. W ogóle zobaczcie, jeleni się podpełnowało. O matko. Jakie szczęście, że was teraz nie potrzebuję, chociaż kurwa, jak ostatnio szukałem jelonków, to ich nie było.
Żadnego nie mogłem znaleźć. Nic a nic. A teraz patrzcie, ile ich jest, no. Mnóstwo. Jezioro odmarzło również. Niedobrze. Niedobrze. O, rodzina szopów. Dobra, myślę, że na spokojnie możemy się przejść tędy, wzdłuż tej ścieżki. Ogólnie zauważyłem, że te ścieżki również prowadzą do jakichś miejsc. Nie jest tak, że... Uciekajcie mi stąd. Nie jest tak, że te ścieżki są tak dla jaj po prostu, dla pizzy, tylko one również przechodzą przez jakieś punkty. Dosyć istotne. Nie mam staminy, fuck. Czego ci brakuje? Myślałem, że ty jesteś istotnym czymś, ale nie. Kolejny jelon, dwa jelony. No kurde, jak tak to was nie było? Jak tak to was nie było? Mogłem sobie porobić jakieś screeny, kurde, dotyczące tych miejsc. A tak to wiecie, jak się gra w tą grę na raz na x czasu, to potem zapomina. To się potem zapomina. Okej, gdzie my jesteśmy? Teraz powinniśmy iść w górę. W tą stronę. Jelonku, jelonku. Dokąd pędzisz, jelonku? Jakieś dziwne owoce oczywiście biorę. Już wiemy na pewno, że z tej strony gdzieś helikopter startuje, więc fajnie też by było ogarnąć dokładnie skąd. Nie byłoby głupie. Najlepiej byłoby policzyć mniej więcej co ile dni on startuje i jakoś go wyczekiwać, nie? Komu by się chciało? No, kolejna beza. Niszczymy dziadów? Dwa razy im powtarzać musicie. Strzałę oddaj. Jaki włócznik. Dawaj to włócznie. Dobra, czas wam to zniszczyć chyba, co? O ty, cwaniaczku. U mi. Strzała sama puściła. Au. Ty, Rambo. Chcesz zostać Chambo? No to zostałeś Chambo. Panie Rambo. Nie płacz, mała, zaraz dołączysz. Widzę, że nie chce. Aby dołączyła. Już ja jej nic tu nie chciałem zrobić. Chciałem zamordować. Pienki i metyje. O, te rzeczy są przydatne. Ja mogę zniszczyć to. Powinienem móc. Nie mogę. Masę patyków spadło. Takich, których nie mogę wziąć niestety. A. Chciałem tego włączać, bo to mogło być jakieś... Jakieś pliki, które są dosyć nieprzyjazne youtuberom, tak jak na przykład właśnie w Barning Lane House? Jezu, nie mogę sobie przypomnieć, jak się nazywało. Barning House Lane? Barning House Lane. Okej. Nie Barning Lane House. Ojej. Czemu tego nie chcę przetakować? Dobre pytanie. Tu nic nie ma więcej, nic nie ma więcej. Tu jeszcze jest tylko jeden domek, linka do wzięcia. Dobra, żegnamy panów.
Że tylko nas coś na środku i gitara. Idziemy dalej, tędy. Tylko bijemy się z tej krwi. A przy okazji być może byśmy sobie zgarnęli paskudny pancerz. W sumie why not? Dalej w tą stronę. Gdzie znam Virginia? Nie, ona została tam sobie, okej. Nie wiem czemu, ale została. Widzę, że wchodzimy na jakąś górę. Kończy nam się cholercia trasa. Teraz już idziemy offroadowo. Ale jest tu jakaś jaskinia, to dobrze. Jest tu jakaś jaskinia. Tylko tak, dużo czasu nam już nie zostało niestety. Myślałem, że to szybciej się nam zejdzie ze znalezieniem tej jaskini, ale widzę, że nie. Jeszcze jakieś rzeczorki. Był Jelon? Jelon. Uuu! I to chyba jest dosyć istotne miejsce z tego, co widzę. Roca? Ale ich ponabijali. Proce zebrano. Wow, mamy proce. Mamy procinkę. Ile mamy... To w ogóle co tu się dzieje? Broja liściowa nawet jest. Wow. Kamienna strzała trująca. Strzała z włókna węglowego trująca. No, no, no. Ciekawe rzeczorki tu się dzieją. Wody oczywiście nie mamy żadnej. Mamy 21 tkanin. Ile mamy alkoholu? Ile nie wziął alkoholu? D. Jestem głupi. Jestem głupi. Mogłem zrobić koktajle Mołotowa, ale oczywiście nie zrobię, bo nie mam. Kolejny. Akalipa. Akalipa. Dobra, widzę, że tutaj jest jaskinia, to jest... Nie straszyć proszę, nie straszyć proszę. Zróbmy sobie może przy okazji... Nie mówcie, że nie mam tego sreberka, bo też się wkurzę. Mam. O, Virginia przyszła. Dobra. Potyczony, potyczony. Pyk. Ładnie. No to jest fajne akurat. Naprawdę to mi się podoba. Co robisz? A, to możemy z jednego takiego sobie po prostu zrobić. O matko. Pyk. No i jak się patrzy, ładny obóz. Tak? Tak. Nawet ognisko mi się udało stworzyć. Dobra, moi drodzy. To by było na tyle. Myślę, że dalej sobie oczywiście pójdziemy już do środka w następnym odcinku. A tymczasem trzymajcie się. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu grał do Shiro. I co? Hej, hej! Losa jest nasza!